Niezwykle miło, że możemy gościć Was dzisiaj na stadionie Krzeostrowiec, na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Życzę miłych, niezapomnianych wrażeń, życzę udanych meczy, braku kontuzji, samych dobrych strzałów, cennych, wszystkich tych cennych strzałów życzę. Tych drużyn jest 30 zweryfikowanych, pierwsza liga 16-zespołowa. Także widząc, jak to szybko, ładnie się rozwija, postanowiliśmy zorganizować takie właśnie podsumowanie sezonu z pompą, że tak powiem. W tym celu spotkaliśmy się z władzami miasta. Okazało się, że możemy uzyskać wsparcie. Uzyskaliśmy wsparcie także od sponsorów. Także nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby takie zakończenie sezonu zorganizować. Jeżeli chodzi o turniej, to mamy tylko finał Pucharu Ostrowca. Tak naprawdę to jest podsumowanie właśnie zmagań pucharowych, które odbywały się od września bodajże. Z grona 20 drużyn zostały już tylko dwie i jedna z nich będzie reprezentowała nasze miasto na krajowych półfinałach. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze dzisiaj mieliśmy, to od 9 godziny był konkurs Play Arena, Play Arena Duo Challenge, konkurs w parach, oparty na takim popularnym Turbo Kozaku. Każdy fan piłki wie o co chodzi. Zawodnicy rywalizowali w parach, konkurencje techniczne typu precyzyjny strzał, rzuty rożne, rzuty karne i ta konkurencja, ten turniej wyłonił nam dwóch najlepszych zawodników w Ostrowcu. To jest najważniejsze, że właśnie zaszczepiamy naszych najmłodszych taką pasją do piłki nożnej, bo to później procentuje, taka rywalizacja sportowa pomaga w życiu. Bardzo dobra inicjatywa, chciałbym z tego miejsca podziękować organizatorom, bo to jest oddolna inicjatywa chłopców, którzy potrafili się sami zorganizować bez wsparcia, dotarli do Play Areny, dotarli do sponsorów i dzisiaj możemy cieszyć się, że w Ostrowcu na płycie głównej KSZO mamy takie widowisko. Chłopcy, najmłodsze roczniki będą długo, długo pamiętać, że grali na pełnowymiarowym, pełnym boisku, profesjonalnym boisku. Stąd takie akcje powinny się odbywać właśnie w ten sposób, aby to, co powiedziałem na wstępie, móc zbudować takie podejście do sportu, podejście do właściwej rywalizacji. W naszym mieście coraz mniej jest młodych ludzi i chodzi o to, żeby tych ludzi młodych przyciągnąć różnymi formami, czy to sportem, czy wypoczynkiem, czy najlepiej by było pracą. Ale póki co wszystkie formy są dobre i wydaje mi się, że to jest dobry kierunek i w takim kierunku będziemy zmierzać.